Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rozgrywkę w grze Layers of Fear 2. Zatem kontynuujmy. Kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy zakończyli. A to co? Cofam mnie, nie mogę przejść do przodu. No, w końcu udało się. Odblokowane osiągnięcie. Nie poddawaj się. Gdzie my się znajdujemy? Aha, czyli stąd żeśmy przyszli. Aha, czyli jesteśmy teraz, już wiem gdzie. W tym miejscu, co byliśmy poprzednio. No dobrze. Lily, please come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? Czy coś więcej tu możemy zrobić? Chyba nie. Chciałem ten kuferek otworzyć, ale się nie daje. Więc wychodzimy stąd. O. Trochę inaczej to wyglądało, jak żeśmy wchodzili, a inaczej wygląda teraz. No ale dobra. Tu coś mamy, patrzcie. The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. Dziwnie. No ale zobaczmy, co tutaj się kryje za kolejnymi drzwiami. Czyli jesteśmy dalej na statku, jak widać. Szczury. Jakiś manekin. A tu jakiś kanał z kolei z rosnącymi korzeniami. No i gałązka zawieszona w powietrzu. A nie, z góry ona leci, tylko taki był. Coż to za dziwne? Nie, myślałem, że to drabina. Ale okazuje się, że nie. Idziemy dalej. Mroczny klimat, słuchajcie. O, tu coś jest. O. Coś tu jest, otwieramy. A, szczury! I was feasting, but never full. You, my teeth are yours to bear. Czy tu możemy jeszcze coś zrobić? Oto jest pytanie. W każdym pokoju są zagadki i pytanie jest takie, czy my po prostu będziemy w stanie te zagadki rozwiązać, tak jak twórcy gry nam to zasugerowali, no nie wiem. Tutaj mamy kolejny jakiś dziwny korytarz. A tu jest chyba to miejsce, skąd żeśmy przyszli, tak. No dobrze, to chodźmy tutaj w takim razie tym korytarzem. Nie wiem, czy to nie jest... nie. Bałem się, że to jest miejsce, w którym żeśmy byli poprzednio, ale okazuje się, że niekoniecznie. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. Gdzie my się znajdujemy i co mamy zrobić, powiedzcie mi? Bo wygląda to dość tajemniczo. Chodźmy tutaj. O, tu są jakieś drzwi. A... chcę otworzyć, a sam sobie zablokował. O, tu telewizor jest. Pooglądajmy sobie. Czyjaś noga, no dobrze. O, dwa telewizory w jednym pokoju. Tu ręka. Nie, no to jest rozpusta. Dwa telewizory w jednym mieszkaniu. A tu jak przyłączymy? Czyli możemy przyłączać lub go w ogóle wyłączyć. I to samo tutaj jest prawdopodobnie. Tak. Jaka tutaj tajemnica tkwi w tym pokoju? O, tu jest coś. Że zamknięte, tak? Obejrzyjmy najpierw wszystko. Tu nic zrobić nie możemy, tych książek nie możemy w żaden sposób... Czekajcie, tutaj są jakieś postaci. Aha, już chyba wiemy. Tu musi być na tym lewym telewizorze czaszka. Tak, bo tutaj ta czaszka się pojawia, widzicie? A tu musi być prawa ręka. Czyli to. No bo to przedstawiają nam te obrazy. Czyli ręka i to. No i tak jest ustawione. No i co teraz? O! Coś tu się zmieniło, jak gdyby delikatnie, tak? Zobaczmy, czy sejf się teraz otworzy. Otworzy się sejf. Czyli rebus rozwiązany. No dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy dobrą drogę wybrałem. No ale spróbujmy. Wygląda to jak... no wiecie jak co. please you. Tu zamknięte. Myślałem, że się tam otworzy, ale nie. Tu jakieś drzwi są, ale brak interakcji. No cóż, to wracamy w takim razie. Nic żeśmy tu nie nawojowali. O, to jakaś dżungla. A nie, gdzieś jesteśmy na zewnątrz. Tylko dziwne okoliczności troszeczkę. No to jakby pod wodą, patrzcie. Jakieś skały, tu pada deszcz. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dziwnie trochę. No i jesteśmy w łazience. Kibelek. Jakaś interakcja z czymś? No, z niczym nie ma żadnej interakcji. W lustrze nas też nie, chociaż to nie jest lustro, to jest taka przeszklona ta... O, tu mamy jakąś... Jakieś coś... Aha, czyli to stąd żeśmy przyszli. No dobrze, ale tu mam... O, i pokój, proszę bardzo. Muszę jakoś bliżej podejść. O. Kolejny szczurek. Zamknięte. Co tu trzeba zrobić? Nie wiem. Aha, możemy tędy przejść, tak? No dobrze. To jest to, co... skąd żeśmy przyszli. To jest pomieszczenie, w którym żeśmy rebus rozwiązali. Więc wychodzimy stąd. Lecimy dalej. Tutaj, gdzie ta woda się lała. A, czekajcie, tu jeszcze coś jest. O! Co tu mamy? Jakieś pieniądze. Złoto. Ale wziąć tego nie możemy. You're right. It is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain now. O, tu nas jeszcze nie było. Lead us, O captain. We will follow you across the seven seas. No i wystrzeliliśmy. Pełno much jakiś. Gdzie my idziemy? Chyba nas pożarło. O. Lead us, O captain. We will follow you across the seven seas. Chyba musimy strzelić. I co dalej? I uciekać? Tylko gdzie? A, nie mogę już zejść stąd. Co należy tu zrobić? Strzelamy, tak? Aha, tu kolejna armata, patrzcie. Tu następna. Oj, nie udało mi się złapać ją. Dobra. Lecimy dalej. Tu mamy kolejną. Fajnie. I lecimy tam, gdzie... Oj. Tu jest kolejna, dobra. Biegniemy, szybko biegniemy, biegniemy. Jest kolejna, fajnie. I jest następna też. Oj. Czyli co? Dochodzimy tutaj. I co dalej? O, tu coś mamy. Coś to takie dziwne. Jakieś myszki. Nie wiem, co to za... Chyba myszy, nie wiem. Wzięliśmy, widzę to, dobra. I co dalej? No... Here we are again. You almost had it. To jest dama z łasiczku, jakby ktoś nie wiedział. She lied to me. She lied to me. No to coś. She lied to me. She lied to me. She lied to me. O, jest ten dzieciak. She lied to me. No i co ja tu mam zrobić? O, tu jest coś. She lied to me. O kurczę. Dobra, lecimy tędy. Tędy? No dobra, lecę. Biegiem lecę, skoro tędy. O, masz. Zamknięte. A, nie tędy, no dobra. No i gdzie jesteś? O, tu, dobra. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. Tam gdzieś, tak? I will always be there for you. Gdzież on leci? O. Chyba w niewłaściwe drzwi żeśmy weszli. Albo wręcz przeciwnie. No zobaczmy, co będzie. Ojejku, jak to dziwnie wygląda. To jest to pomieszczenie, w którym żeśmy się, że tak powiem, budzili, tylko wygląda odrobinę inaczej niż wcześniej. RMS Odyssey. Tragedia na mitologiczną skalę. Katastrofa brytyjskiego transatlantyku. Połowa pasażerów nie żyje. Nie tylko laików, ale i ekspertów żeglugi zaszokowała wiadomość, że najnowocześniejszy liniowiec na świecie spoczął dziś rano na dnie Atlantyku. Dziewiczy rejs okazał się jego ostatnim. Do tragedii doszło w 5. noc rejsu. W maszynowni wybuchł pożar. Mimo starań załogi płomienie zajęły dolne pokłady, doprowadzając do potężnej eksplozji w kotłowni, która uszkodziła kadłub. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana, ale szacuje się, że z ponad 1000 osób załogi i pasażerów połowa straciła życie w płomieniach lub utonęła w lodowatych głębinach. No cóż, a to działa? Działa nasz metronom. Ale nie, zatrzymam go, bo jest irytujący. Ostać to nie ja, chyba chodzi o postać, to nie będę ja, dobra. Co mamy na drugiej stronie? Gdy znów mnie zobaczysz. O. No to zobaczmy, co mamy w przeźroczach. Czyli to są zdjęcia z tej katastrofy, czy jeszcze sprzed wyruszenia w podróż, lub też ludzi, którzy zginęli może, nie wiem. Jak myślicie? No tak. Tu mamy recording, czyli tam, gdzie żeśmy jak gdyby odnawiali się, odradzali. Za chwilę tam wejdziemy, ale zobaczmy najpierw do łazienki. Trochę ta łazienka nie przypomina tej, którą mieliśmy wcześniej, ale ciekawe, czy możemy wodę odkręcić. Nie, wody nie mamy. Nie ma wody. W kibelku też nie ma wody. Nigdzie chyba nie ma wody. No, wejdźmy tutaj, zobaczmy, co się stanie. Aha, czyli znowuż nas... znowuż jak gdyby tracimy życie, wchodząc do tych drzwi. Zobaczmy, czy dalej w tej chwili się ten film wyświetli niż wcześniej. O, dalej się wyświetla, patrzcie. Tej sekwencji jeszcze tam nie było wtedy. Ciekawe, jak ona długa jest. A, w ten sposób. Czyli była jakaś tam narracja, która... Aha, czy budzimy się tutaj na tym łóżku. Tak jak dokładnie wcześniej miało to miejsce, tyle tylko, że teraz jest już po tym pożarze, po tej tragedii całej. Dobrze mówię. A przynajmniej tak mi się wydaje. No cóż, skoro tutaj wejść nie możemy, tu mamy to chodźmy na górę. Zwiedźmy pięterko, co się teraz dzieje na piętrze. Poza naszym światem jest jeszcze drugi, ukryty za przesłoną czarnej mgły. Żyją w nim pradawne istoty, nieśmiertelne, wieczne, chodzą wokół nas, pozostają niewidoczne, chyba że zechcą inaczej. Chyba że cię wybiorą, śmiertelnika, pionka w ich okrutnych igrzyskach. Zabawkę, którą bawią się, póki nie minie ich kaprys, póki się jej nie pozbędą. Nie słuchaj ich, nie graj w igierki. Cena jest zbyt wysoka, strzeż się. Ty, który masz wielki talent i umiejętności, strzeż się. Ty, przed którym odsłonili swoje prawdziwe oblicze, czekają cię tylko obłęd i śmierć. Czasami coś zostaje porzucone, przedmioty o przerażającej formie i zagadkowym przeznaczeniu. Strzeż się ich, albowiem są one manifestacją tej złowrogiej obecności. No cóż, tam coś się pojawiło, czy... Aha, czyli możemy tutaj sobie coś... patrzeć przez jakąś lunetę. No dobrze. Więcej tu nic nie ma, No to chodźmy prosto w te drzwi, które... O, też to pomieszczenie, w którym żeśmy wcześniej byli. Załóżmy taśmę. Ciekawe, czy taśma będzie działała. No to zapraszamy na kolejny film. that a flame has been lit. He knows there is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. No i co? Gra nam się zapisała, tak? Zobaczmy, co to jest. Płomień, prawda, stań się, przerwij spiralę tu i teraz, pozostań w pętli na zawsze, kto przeżyje, kto zginie. No tak, no tak, no tak, no tak. Ha. Czy ja coś więcej tu mogę zrobić, zdziałać? Chyba niekoniecznie. No dobra, wychodzimy. O, tak jakbym wyszedł gdzie indziej niż szedłem. To miejsce wydaje się tak znajome, jakbym kiedyś już tu był, a jednak się gubię. Musi być jakieś wyjście, dokładnie. Tu jest zamknięte. O. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Dla słodkiego słodycz. Dla gorzkiego gorycz. Jakiś promień. O, nie mogę tego coś przykręcić. Teraz. Już nie ma dla słodkiego słodycz, tylko jest cały czas dla gorzkiego gorycz. O. No ciekawa sprawa, co tu trzeba zrobić. Nie bardzo mogę tutaj... Tędy się da przejść? Nie. Ha. O, i teraz już nawet nie wrócimy tędy. No patrzcie. Ha? No to co my tu możemy zrobić? Skoro gra nas uwięziła w tym dziwnym pomieszczeniu. Nie możemy się tam przedostać. Tędy też nie. Coś tu chrupie. Przynajmniej tak słychać coś dziwnie. Nie ma tutaj żadnej interakcji, patrzcie. Wszystko jakby zawieszone w powietrzu. Zawieszone, nie wiem, w przestrzeni. Tu nic nie możemy zrobić, ale tu coś jest. A nie, to tylko światło odbija. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to przekręcić to. O. O! Koniec. Życie straciłem chyba. Nie wiem dlaczego, nie wiem co należało tu zrobić, ale pożarło mnie niewątpliwie. No to mamy, słuchajcie, rebus, bo nie bardzo wiadomo co w tym momencie należy uczynić. Tak. Idziemy tutaj. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. No i co dalej? O, tutaj wchodzimy, dobra. Dobra, przeszliśmy dalej. Tym razem się udało. Metronom. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Dziwne to. No i co ja mogę teraz zrobić? To jest winda czy? Winda chyba. Ale winda jedzie w bok. Ciekawa winda. Widzieliście kiedyś windę, która jeździ w bok? Napiszcie proszę w komentarzu, czy jeździliście kiedykolwiek windą, która jeździ w bok. Tak jak ta. Może są takie, o których nie wiem. O. Czyli co, dojechaliśmy. Okej. O! Radiostacja, nasz pokój. O! Co to będzie? Co ja nadałem? Czyli co dalej? Jedziemy windą. Chyba nie, bo winda coś nie chce z nami jechać. A teraz jedzie dopiero. Za słabo chyba docisnąłem tą kratę. No i dalej lecimy w bok. Tu żeśmy dojechali, tak? No dobrze. Co tu musimy wykonać? Co tu musimy zrobić? Jeszcze tutaj coś jest, zobaczmy. Jak długo to już trwa? Nie pamiętam, coraz trudniej sobie przypomnieć. Tracę grunt pod nogami, tracę rozum, a to rośnie we mnie. Nie chce mnie wypuścić. Dziwne. Gra się zapisała i drzwi się za nami zamknęły. A to oznacza tylko jedno. Kłopoty. Ale manekinów. Nawet ruszających się manekinów. Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor. Dragging me down. Co zżarło nas? Chyba tak. Aha, czyli jesteśmy po wyjściu z tej windy. Czy możemy gdzie indziej pójść niż tam, gdzie żeśmy weszli? Chyba nie. Musimy się tutaj gdzieś przedostać. Ale co tutaj możemy zrobić? Musimy uciekać, tylko gdzie? Którędy? Oj, chyba to nie był dobry pomysł. Ten się ruszył. Czekajcie, tu jest jakieś przejście, czy nie? Tu jest tak ciemno, że ja po prostu nic nie widzę. Ja to spróbuję w postprodukcji troszeczkę rozjaśnić, ale nie wiem, czy mi to cokolwiek da. A nie ruszajmy tego, po prostu nie ruszajmy tej puszki, tylko coś tutaj spróbujmy wykombinować, ale tutaj chyba nic nie wykombinujemy, bo tu się nic nie da wykombinować. Może zrobimy w ten sposób i teraz będziemy uciekać. Uciekać. Dobra. Udało się tym razem. Trzeba było po prostu tędy iść. Ładnie. No to idziemy do przodu. O, kolejna jakaś sekwencja. No i co? O. Co tu musimy zrobić? Tu coś jest. Aha, kolejne drzwi, dobrze. Coś cicho ten komentarz. I co? Jakaś kopalnia to, patrzcie. Czy sam nie wiem, co to może być? Ha. Nie no, tam się nie ma co cofać. Tu trzeba gdzieś iść. No to tutaj chyba. No dobra, idziemy wyżej. O. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Too weak to be anyone else. Zamknięte. O. Jakieś dzieci. Oczywiście to złudzenie apteczne. No i żarło nas. Chyba nie powinniśmy podchodzić tam. Coś mi się wydaje, no ale cóż. Próbujemy. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared. I teraz w bok. O nie, chyba tutaj to nie było dobre rozwiązanie. O, uciekamy, 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 uciekamy. Tylko gdzie? Tutaj. Dobra. Uciekliśmy. Udało się. O, no i jesteśmy tam, gdzie był projektor. Ten, z którego wcześniej nam klucz wypadł w poprzednich odcinkach. Ojejku, do czegoż to się tak trzęsie? Przestało, dobra. No co, nie mogę przesunąć? O, masz. Coż to jest? Gdziekolwiek idę, on idzie za mną. Nie mogę się uwolnić. Ten bezkształtny cień, mój cień wciąż się zmienia, przeobraża, a ja razem z nim. Dziwne. Strzałka prosto, więc idziemy prosto. O, tu coś. Kolejna klatka filmu. Znaczy nie filmu, tylko slajd. Tu trzeba przebiec chyba szybko, żeby nas nie pożarło. Tędy? Nie. No co jest? Nie mogę się... Dobra. Lecimy. Czyli tędy teraz. O, zamknięte. Co źle, żeśmy poszli. Drzwi zamknąć też nie mogę. No to którędy teraz? Tu zamknięte. Jakieś szepty słychać. Tu jakiś obraz, patrzcie. Drzwi oczywiście są... A nie, mogę zamknąć. Wcześniej nie mogłem. Dobra, te drzwi zamknięte, czyli jeżeli te się zamknęły, znaczy te, jeżeli myśmy zamknęli, to być może te dadzą się otworzyć, też się nie dają otwierać. No to to jest dziwne już. No to idziemy z powrotem. No, przepuściły mnie ładnie. Ładnie z ich strony. O, jakieś monety latające. Dobra, otwieramy. Sezamie, otwórz się. No zamykaj się. No nie mogę zamknąć, no jakie te drzwi są oporne. I co teraz? Wzięliśmy to, dobra. No coś tutaj prześwitywało, ale nie, to chyba jakiś odbłysk światła. Powiem wam, że tu jest masakrycznie ciemno. Ja to mówię, przy montażu rozjaśnię, ale tu jest tak ciemno, że nie wiadomo, co należy zrobić tak naprawdę. Tu są jakieś figury, tu jest coś pozasłaniane. Może jak te drzwi uchylę, to... Nie wiem, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. To co ja teraz robię? No teraz coś widać. Ale to nam niewiele daje, bo dalej... Nie wiemy, co zrobić. Dobrze, idziemy do przodu w takim układzie. O, tu się zamknęło. Ho, zamknięte. No to otwieramy, nie wiem w którą stronę. Może w tą? A, czyli to było coś takiego jak tam poprzednio. Próbujemy. Dobra. Teraz w tą stronę chyba. Dobra. A nie, czekajcie. Teraz się tamto obluzowało. Więc musimy chyba powoli. Dobra. Dobra. I teraz jeszcze ten trzeci bolec. Dobra. I teraz dopiero możemy to otworzyć. Fajnie. O, otworzyliśmy chyba. Czyli wchodzimy teraz do skarbca. Patrzcie ile złota. O kurczę. O. Co dalej? Tutaj chyba trzeba iść. Kolejny zapis. No tutaj co? Tutaj więcej chyba nic nie jesteśmy w stanie wejść w żadną interakcję, czyli musimy iść tędy. Kolejny zapis, dobra. O, tu coś jest. Dobra, bierzemy to. Owoce latające, lewitujące. Nie powiem, fajnie to wygląda. Kolejny zapis, jak widać. Czyli statek teraz. Ten statek, który tam wcześniej mieliśmy, który był... rolka filmu, który był jeszcze statkiem, no, przed tą tragedią, przed tym pożarem. No to co dziwnego? O, nie wiem. Zobaczmy, czy da się to otworzyć. Nie, nie daje się otworzyć jeszcze. No to co więcej tu możemy zrobić? Czy tutaj zejść mogę? Mogę. No to fajnie. O, musimy kołem pewnie zakręcić. No i co, jak żeśmy zakręcili? Nic. Żadnego efektu, ale tu mamy kolejną skrzynię. Myślałem, że pełna. Ale tam coś dalej jest, więc podejdźmy sobie. O, masz, jakieś cudo. Złapało mnie. Jakieś stwory z kosmosu. No dobra. Lecimy, lecimy, żeby nas nie złapali. O kurde, nie. Ale ich tu jest. Muszę uciekać, żeby mnie nie złapali. O, jest, doszedłem do drabiny. Uda się, czy się nie uda? Co, zżarło mnie? Nie, chyba nie jeszcze. Na szczęście nie. Jesteśmy w jakiejś kolejnej dziwnej sekwencji. Zapis się dokonał. Czy tu możemy coś zrobić? Chyba nie możemy. Ale możemy. O. A co to ma być? Czekajcie. Może to trzeba zakręcić. Ojej, jak to szybko. To przyspiesza lub zwalnia, w zależności od tego, jak ustawimy tą korbką. Ciekawostka. Czy tu dalej możemy coś zrobić? Nie. Tu dalej zrobić się nic nie da. Żadną interakcję z tym stworem wejść nie wejdziemy. Ten stwór chyba chce sięgnąć po to serduszko, które tutaj nam błyszczy. Coś mi się tak wydaje. Czekajcie. O! Udało się chyba. No ładnie, wpadłem gdzieś w coś. Kolejna sekwencja się zapisała. O. Dziwne to. tu jakieś drzwi, no ale to są drzwi, z których żeśmy wyszli. Więc to nie. Tu mamy jakiś coś, jakąś kartkę, poczekajcie. O. Zobaczmy. Dźwięk w głębi narasta, tup, 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 coś nadchodzi. A, możemy na to wejść, dobrze. Dobrze, fajnie. Tu jakieś czaszki. No, chwyć za te drzwi. I co tu trzeba zrobić? Tu oczywiście będzie... Nie, nie jest zamknięte, ale... Ale stwór nas dopadnie, czy nie dopadnie? O, rozleciał się. Hmm. No i co teraz? Jak to trzeba przesunąć? Pół kilometra myszką należy zrobić, żeby się odrobinę przesunęła ta dźwignia chyba. Coż to jest? Dobra, idziemy dalej. O! Czyżby jesteśmy w punkcie, w którym wrócimy do tego samego momentu, w którym żeśmy wcześniej byli? Zobaczymy, dokąd film teraz będzie. You see through it. You cut away the strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current. You fight against all odds. Ah. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Ah! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will! Gdzie my się znajdujemy? Czyżby to było miejsce, które my już znamy? Obawiam się, że się gra zaczęła od początku. Bo tak przynajmniej to wygląda, a nie. Tu jakaś cutscenka. And so, here we are again. How many times has it been? You don't know, do you? How would you? You don't even know what you are. An artist giving an unfocused performance. A creature trapped in a prison of its own making. Some other day. You can't have it. Because you are not ready. Because you have not earned it. When you do, yes, you do. I'll be waiting. Until then. Czyli muszę go do kogoś strzelić, tak? No i... Odblokowane osiągnięcie bezkształtny. No i to był koniec gry. To był koniec gry. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy podobała wam się ta produkcja. Jak żeście ją odebrali. Przypominam, że grę napisała polska firma. Tak jak widzimy tutaj po nazwiskach. Czy chcecie więcej tego typu gier, horrorów? Czy wam się podobają? A jeśli tak, to ewentualnie co proponujecie? Jeśli nie, to też w którą stronę byście chcieli, żebym się udał? Może bardziej jakieś takie gry bajkowe? Może jakieś przygodówki? Może jakieś strzelawki? A może wyścigi samochodowe? Także napiszcie, co o tym sądzicie. A ja tymczasem pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy dotrwali do końca. No i żegnam się tą sekwencją końcową, zapraszając do kolejnych rozgrywek. Trzymajcie się, cześć.